W dzisiejszym Klubotygodniku spróbuję nakreślić polityczny kalendarz 2021 roku i przewidzieć spory, które do czerwoności rozpalać będą media, polityków i waszych znajomych w mediach społecznościowych. Nazywam się Piotr Trudnowski, a to jest Klubotygodnik na kanale Klubu Jagiellońskiego, gdzie co tydzień na przemian z Andrzejem Kochutem komentujemy krajowe i zagraniczne bieżące wydarzenia. Ja dzisiaj podążę tropem Andrzeja i tak jak on w poprzednim odcinku, pobawię się we wróża Macieja i spróbuję przewidzieć to, co będzie ważnym tematem politycznej debaty 2021 roku. Już teraz zachęcam Was po pierwsze do udziału w dyskusji. Ja wybrałem 7 tematów, 7 punktów, 7 problemów, które moim zdaniem będą istotne. Zachęcam Was do tego, żebyście podzielili się swoimi przewidywaniami, intuicjami w komentarzach i zachęcam tych z Was, którzy jeszcze tego nie robią, do subskrybowania naszego kanału, również po to, byście mogli w kolejnych odcinkach sprawdzić, czy w swoich przewidywaniach na początku 2021 roku mieliśmy rację, pomyliliśmy się, a jeżeli się pomylimy, to w jaki sposób będziemy się z tego w przyszłości tłumaczyć. Mamy 7 punktów, więc nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Medialnym tematem numer 1, pewnie niespecjalnie interesującym zwykłych wyborców, będzie temat tego, że Zjednoczona Prawica będzie coraz mniej zjednoczona. Tak naprawdę od pół roku, od wyborów prezydenckich, nieustająco słyszymy o jakichś koalicyjnych kryzysach, potencjalnych sporach, kłótniach o kolejne projekty itd., itd. I myślę, że ta rzeczywistość zostanie z nami w 2021 roku. Jesienią, wczesną jesienią, na koniec lata mieliśmy targi koalicyjne i potencjalne wyjście Zbigniewa Ziobry z koalicji. Następnie mieliśmy spór wokół piątki dla zwierząt, kryzys większości Prawa i Sprawiedliwości. Następnie mieliśmy spór wokół potencjalnego weta Polski w Unii Europejskiej w sprawie budżetu i wydaje się, że tak już wygląda arytmetyka tego Sejmu, że takie spory będą normalnością nie tylko w 2021 roku, ale tak naprawdę do końca tej kadencji, jak długo by ona nie trwała. Mamy tego pierwsze zapowiedzi. Właśnie trwa spór o pomysł zmiany w kodeksie wykroczeń, gdzie miała zostać zlikwidowana możliwość odmowy przyjęcia mandatu. Tutaj już Porozumienie Jarosława Gowina zapowiedziało, że sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Zareagowali na to dziennikarze, którzy przypomnieli, że przecież w ramach tej letnio-jesiennej odbudowy koalicji Zjednoczonej Prawicy powstała Rada Koalicji, na której miały być ustalane takie inicjatywy legislacyjne. Tu okazuje się, że coś nie zostało w odpowiedni sposób skonsultowane z koalicjantami. Pojawia się tego rodzaju napięcie i takich przypadków sądzę, że będzie jeszcze więcej. Zarówno ze strony Porozumienia Jarosława Gowina, które będzie starało się pokazywać przynajmniej w niektórych kwestiach jako ta bardziej wolnościowa część obozu rządzącego, jak i ze strony Zbigniewa Ziobry, który pewnie będzie szukał nadziei po pierwsze w tematach europejskich, na przykład wtedy, kiedy wróci temat wiązania funduszy z praworządnością, kiedy na przykład zajmie się tym Europejski Trybunał, wypowie się w tej sprawie, kiedy instytucje unijne będą komentowały inne w polskie reformy, wtedy za każdym razem pewnie Zbigniew Ziobro będzie się starał mówić ostrym, wyrazistym, niepodległościowym głosem. Ale pewnie ważnym tematem będzie też dalszy kształt reform wymiaru sprawiedliwości. To pewnie kwestia, którą przeoczyliście, ale w ostatnich tygodniach mieliśmy dwie bardzo ciekawe wypowiedzi. Najpierw w dużym wywiadzie przed świętami Mateusz Morawiecki w Rzeczpospolitej mówił o tym, że pomimo tego, że już od dłuższego czasu reformujemy wymiar sprawiedliwości, to efektów za bardzo nie widać i to nie służy gospodarczej sytuacji Polski, temu, jak jesteśmy postrzegani przez inwestorów itd., itd. A kilka dni później Ryszard Terlecki, prawa ręka prezesa Kaczyńskiego, powiedział w dość nieoczekiwany sposób, ni stąd, ni zowąd, o tym, że reforma wymiaru sprawiedliwości idzie jak po grudzie. To ewidentne wezwanie Zbigniewa Ziobry do działania. On na pewno odpowie jakimiś swoimi pomysłami i nowymi rozwiązaniami, które pewnie znów wzbudzą duże emocje, duże spory i duże wątpliwości, a pewnie i protesty części opinii publicznej. Wokół tego tematu z pewnością będzie się wiele działo i zarówno Jarosław Gowin, jak i Zbigniew Ziobro będą chcieli to
wykorzystać do budowy własnej pozycji w obozie rządzącym. Ale pojawiają się też nowi gracze tych koalicyjnych układanek. To kolejna sprawa, o której media niespecjalnie wiele mówiły, a która wydaje się dobrze zapowiadać to, jak będzie wyglądał ten 2021 rok. W piątek w minionym tygodniu Andrzej Duda zawetował ustawę o działach administracji rządowej. Znów mało spektakularny temat, niespecjalnie interesujący opinię publiczną, a jednak pierwsze w tej kadencji, pierwsze w tym roku weto, którym prezydent chce zaznaczyć swoją obecność. O co chodzi? No teoretycznie to taka techniczna ustawa. Prezydent zawetował tę ustawę dlatego, że nie dotrzymano konstytucyjnych terminów na podpis prezydenta, choć wcześniej podpisywał ustawy, które też nie zachowywały tego terminu, ponieważ nie podoba mu się przeniesienie leśnictwa z Ministerstwa Środowiska i Klimatu do Ministerstwa Rolnictwa oraz dlatego, że nie uważa, że to jest dobry moment na to, żeby w nowy sposób uregulować tego, jak działają w Polsce wiceministrowie, że w tej ustawie był taki pomysł, że część z nich będzie politykami, którzy zarabiają mniej, a część urzędnikami, którzy mają szansę zarabiać więcej. Z tych trzech powodów Andrzej Duda zdecydował się na weto, ale wszyscy doskonale wiedzą, że tak naprawdę nie chodzi o te konkretne rozwiązania, ale chodzi o to, że Andrzej Duda chce zaznaczyć swoją podmiotowość, buduje nowe sojusze. Niektórzy mówią o tym, że również przebudowa wewnątrz Pałacu Prezydenckiego jest wyrazem tego, że Andrzej Duda na nowo pozycjonuje się na scenie politycznej, zaprasza do siebie tych polityków, którzy w jakiś sposób przez Nowogrodzką i Prawo i Sprawiedliwość zostali pokrzywdzeni i tak stara się budować własną pozycję. Wojciech Szacki z Polityki Insight nazwał to pojawieniem się nowego koalicjanta w obozie Zjednoczonej Prawicy, z którym też trzeba będzie się targować i sądzę, że tak to właśnie będzie wyglądało. Ale to nie tylko prezydent, ponieważ mamy przecież tą grupę ministra Ardanowskiego, która sprzeciwiła się piątce dla zwierząt i jeżeli ta ustawa wróci, to pewnie oni znowu będą chcieli pokazać, że im się to nie do końca podoba. Mamy wreszcie taką frakcję konserwatywno-katolicką, frakcję pro-life, która z kolei pewnie zaktywizuje się, kiedy wróci na agendę temat aborcji. Wydaje się, że takich ruchów odśrodkowych wewnątrz Zjednoczonej Prawicy będzie w tym roku dużo i dyskusja na temat tego, czy Jarosław Kaczyński ma jeszcze większość w Sejmie, czy może liczyć na prezydenta, czy ma szansę na to, żeby realizować swoje kolejne plany, będzie nam nieustająco przez ten 2021 rok towarzyszyła. Drugi z kluczowych tematów, który moim zdaniem wywoła bardzo duże emocje, jest mniej polityczny, a bardziej dotyczy takiej dużej społeczno-kulturowej zmiany, z jaką mamy w Polsce do czynienia i która nabrała tempa w ostatnich miesiącach czy latach. Mianowicie obawiam się bardzo poważnie, że będziemy mieli do czynienia w tym roku z próbą obalania pomników Jana Pawła II i nie będzie to tylko metaforyczne obalanie pomników, ale jak najbardziej prawdopodobne są takie uliczne akty wandalizmu i wielkie związane z tym emocje. W tym roku ma zostać wydana, opublikowana, pojawić się w internecie trzecia część dokumentu braci Sekielskich poświęconego pedofilii. Tym razem to nie ma być film tylko o pedofilii w polskiej kościele, ale właśnie o roli Jana Pawła II w walce z pedofilią, o tym, co wiedział, czego nie wiedział, gdzie podejmował dobre decyzje, gdzie zabrakło jego inicjatywy. I sądzę, że nawet jeżeli ten film będzie uczciwie zniuansowany, nawet jeżeli będzie przedstawiał rację tych, którzy argumentują, że polski papież robił co mógł, reagując na te informacje, które do niego docierały, to nie zmienia to faktu, że dla dużej części tych najbardziej antyklerykalnych działaczy to będzie wystarczający pretekst do tego, żeby te pomniki obalać. Mamy przecież przedsmak tego, co się będzie działo, mamy bulwersujący i potrzebny dokument TVN-u dotyczący roli kardynała Dziwisza w tym, że nie zostały wyjaśnione liczne skandale pedofilskie w polskim kościele i nie tylko polskim kościele. Sądzę, że to dopiero przedsmak tego, co nas czeka w tym roku. No i że na kardynale Dziwiszu się nie skończy, że będzie daleko idąca próba
udowodnienia, że to Jan Paweł II był głównym odpowiedzialnym za pedofilię w kościele. Fakty nie będą miały tutaj dużego znaczenia. 2020 rok pokazał, że uliczne emocje i przyzwolenie na takie na przykład akty wandalizmu jest dużo większe niż kiedykolwiek wcześniej. Czy to w czasie polskich protestów, czy to w czasie protestów na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy innych państwach Zachodu. I po prostu będziemy mieli wielką, emocjonującą, gorszącą awanturę w tej sprawie, na którą chyba już dzisiaj powinien przygotowywać się polski Kościół. I poważnie obawiam się, że niespecjalnie się przygotuje. Trzeci temat, na który musimy być gotowi, to odmrożenie sporu o aborcję i odmrożenie tych emocji, które w jakimś sensie wypalały się pod koniec października i na początku listopada wraz z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej. Jestem przekonany, że te duże manifestacje w tym roku wrócą, że pojawi się znowu bardzo ostra atmosfera sporu dotyczącego aborcji. W pewnym sensie wszystko wskazuje na to, że musi się tak stać, ponieważ wcześniej czy później rząd będzie musiał podjąć jakąś decyzję odnośnie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. On cały czas nie został uzasadniony przez Trybunał Konstytucyjny, jak i nie został opublikowany przez rząd. Ale tego stanu nie można odwlekać w nieskończoność, nie można go w nieskończoność przeciągać i wcześniej czy później jakieś uzasadnienie się pojawi. A rząd nie będzie miał wtedy specjalnie jakiegokolwiek uzasadnienia dla tego, żeby tego wyroku nie publikować. To jego konstytucyjny obowiązek. I kiedy ta publikacja się wydarzy, bez względu na sytuację pandemiczną, bez względu na sytuację społeczną, gospodarczą i jakąkolwiek inną, jestem przekonany, że wielkie emocje, które pamiętamy z przełomu października, listopada, wrócą na polskie ulice. I przeżyjemy raz jeszcze to samo, ale być może będzie to trwało dużo dłużej. Co więcej, można się spodziewać tego, że pojawi się wbrew ustnemu uzasadnieniu dla tego wyroku, w pisemnym uzasadnieniu jakaś próba stworzenia furtki na to, żeby ta ustawa nie była tak radykalna jak sentencja tego wyroku, żeby powstała dla ustawodawcy jakaś przestrzeń do tego, żeby chociaż częściowo ten wyrok złagodzić, żeby wprowadzić jakąś nową regulację, na przykład w duchu tej, którą zaproponował przecież kilka tygodni temu prezydent Andrzej Duda, tylko że dla takiego rozwiązania nie będzie większości w parlamencie i tutaj znowu będą się działy duże spory wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, zarówno w twardej polityce parlamentarnej, rządowej, jak i w tej ulicznej, mediowej, social mediowej polityce, te emocje związane z aborcją będą bardzo duże i nie jest tak, że jesteśmy już po tej dyskusji. Tak naprawdę ona wciąż jest przed nami i pewnie będzie miała równie ostre oblicze jak to, które obserwowaliśmy niedawno. Ale oczywiście uliczne protesty związane z prawem aborcyjnym, nowe oblicze strajku kobiet, to nie jedyne wielkie emocje, które nas czekają w tym roku. Jestem prawie przekonany, że kiedy przyjdzie wiosna, kiedy, daj Boże, będą mniejsze ograniczenia naszej mobilności, bardzo wiele skumulowanych emocji, bardzo wiele skumulowanych frustracji, bardzo wiele niewypowiedzianego sprzeciwu wyleje się na polskie ulice. Myślę, że możemy spodziewać się tego, że wiosną pojawią się protesty na przykład przedsiębiorców, którzy czują się poszkodowani przez lockdown. Pojawią się protesty tych, którzy stracili pracę, których firmy splajtowały. I to mogą być naprawdę bardzo mocne protesty mocno sfrustrowanych i mocno zdeterminowanych ludzi, którzy będą chcieli co najmniej pokazać, że ich wściekłość jest co najmniej tak duża jak wściekłość młodych ludzi, którzy protestowali przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, bo to trochę tak jest, przekroczone zostały pewne dotychczas akceptowalne granice protestu i teraz kolejne grupy będą protestowały w ten sam ostry, wulgarny, radykalny sposób. Spodziewałbym się tego po przedsiębiorcach, spodziewałbym się tego po części rolników. Myślę, że mogą się pojawić na przykład protesty części uczniów, tych, którzy muszą się przygotowywać do egzaminów w tym już pełnym, zdalnym wydaniu. Tych frustracji będzie wiele i na polskich ulicach emocje będą bardzo duże, a pewnie i frustracja policji jest spora, więc możemy spodziewać się tego, że również takich dyskusji na temat form pacyfikowania manifestacji, przekraczania uprawnień, agresji jednej i drugiej strony będzie w 2021 roku niestety całkiem dużo.
Kolejna fala emocji może towarzyszyć potencjalnym nowym pomysłom, które pojawią się po stronie rządowej, a tak naprawdę nie pomysłom nowym, ale takim, o których słyszymy od dawna, ale jeszcze nigdy nie były realizowane. A w tym roku, skoro to rok bez wyborów, mogą zostać podjęte. Słyszymy od wielu miesięcy o tym, że planowana była ofensywa legislacyjna obozu rządzącego. Ona została przełożona przez pandemię, ale wcześniej czy później co najmniej część z tych pomysłów pewnie będzie miała być realizowana. To z jednej strony mogą być dalsze zmiany w wymiarze sprawiedliwości, o czym już mówiłem, komentując potencjalne formy aktywności Solidarnej Polski. To może być na przykład kwestia podziału Mazowsza, którą cały czas zapowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości, która będzie miała konsekwencje w postaci, jeżeli zostanie przeprowadzona, w postaci przyspieszonych wyborów samorządowych na Mazowszu, która będzie budziła duży sprzeciw z jednej strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, z drugiej strony jakiejś części opozycji związanej z Platformą Obywatelską. Pewnie będzie duża mobilizacja Warszawy i Rafała Trzaskowskiego przeciwko temu pomysłowi. Pewnie będą próby organizowania referendów, które będą miały zablokować ten pomysł i tak dalej, i tak dalej. Potencjału do dużej awantury jest tutaj całkiem sporo, choć w większości Polski ten temat niespecjalnie będzie interesował, to na pewno w tej warszawocentrycznej polityce będzie się działo tutaj całkiem sporo. Może się pojawić pomysł zmiany ordynacji wyborczej, to również jest jeden z takich ukrytych projektów Prawa i Sprawiedliwości, o którym regularnie różne wiewiórki donoszą, że pomysł nowego podziału Polski na okręgi, który sprawi, że tak naprawdę tylko duże partie będą miały szansę na walkę o mandaty, może się pojawić, bo to mogłaby być dla PiS-u szansa na to, żeby umocnić swoją władzę i osłabić szansę na to, że PiS się podzieli i pojawią się jakieś mniejsze ugrupowania, które będą chciały walczyć o władzę. I tutaj oczywiście będzie wielki sprzeciw opozycji, która będzie mówiła o tym, że to jest reforma na modłę Viktora Orbana, a z drugiej strony na przykład może pojawić się aktywność prezydenta Andrzeja Dudy, który kiedyś już między innymi na wniosek Klubu Jagiellońskiego zawetował pomysł zmiany ordynacji do Parlamentu Europejskiego i mówił wtedy, że jeżeli pojawi się analogiczny projekt dotyczący krajowych wyborów, to też go zawetuje. Wielokrotnie takie obietnice nie do końca się pokrywały z rzeczywistością. Co się wydarzy w sprawie ordynacji, zobaczymy, ale jeżeli ktokolwiek myśli w PiS-ie o zmianie przepisów wyborczych, to pewnie 2021 rok to jest ostatnia szansa na to, żeby je przeprowadzić. Oczywiście w tym pakiecie mogą się też pojawić inne pomysły, o których dotychczas nie słyszeliśmy. Wiemy doskonale, że politycy PiS-u lubią i potrafią nas zaskakiwać. Szósty temat to temat, który przepowiadałem jako temat politycznej awantury już latem 2020 roku. Dotychczas się nie w pełni dokonało, a wciąż sądzę, że kulminacja tego sporu jest przed nami. Chodzi mianowicie o Rzecznika Praw Obywatelskich. W dwóch próbach nie udało się wybrać rzecznika, PiS nie zgłaszał swoich kandydatów, kandydat opozycyjny nie miał szans w Sejmie. Jesteśmy w czasie trzeciej tury, kiedy pojawiło się co prawda trzech kandydatów, ale nie sądzę, że skończy się to ostatecznie wyborem i myślę, że ten spór będzie nad nami wisiał jak taki naładowany rewolwer w powietrzu, który wcześniej czy później wystrzeli. Dlaczego? Dlatego, że słusznie chyba przewidziałem w tym letnim filmie, że sprawa otrze się o Trybunał Konstytucyjny i Prawo i Sprawiedliwość skieruje do Trybunału wniosek o to, by stwierdzić, że Adam Bodnar bezprawnie przedłużył swoją kadencję, bezprawnie pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, skoro kadencja przewidziana przez Konstytucję już się skończyła. Trybunał jak dotąd przekładał swoje decyzje w tej sprawie i sądzę, że wcześniej czy później jednak tę decyzję podejmie, a wtedy, kiedy ją podejmie, zacznie się nowa odsłona tego sporu. Pojawią się obrońcy Konstytucji, obrońcy praworządności, którzy będą mówili, że PiS znowu gwałci Konstytucję, że obala ostatni konstytucyjny urząd, nad którym nie ma kontroli i tak dalej, i tak dalej. Emocje wzrosną, a nie wykluczone, że PiS zrobi to między wyborami w Sejmie a Senacie. Bo dotychczas nie wybraliśmy Rzecznika Praw Obywatelskich dlatego, że jest inna większość w Sejmie, inna w Senacie. PiS wie, że jeżeli wybierze jakiegoś kandydata, to w Senacie zostanie on prawdopodobnie odrzucony. Jeżeli wybierze ostatecznie jakiegoś kandydata, który przejdzie przez Sejm, będzie czekał na odrzucenie przez Senat, to wtedy Trybunał Konstytucyjny podejmie decyzję o zdjęciu z urzędu
Adama Bodnara i PiS będzie opozycję oskarżał o konstytucyjny kryzys. Przeżywaliśmy to w ostatnich latach kilkukrotnie. Myślę, że przeżyjemy raz jeszcze. Obrońcy demokracji, praworządności i konstytucji mogą już sobie przygotowywać nakładki na zdjęcia profilowe. Prawo i Sprawiedliwość nie jest tutaj pozbawione racji, ale nie da się ukryć, że to ono ponosi odpowiedzialność za to, że nie potrafi zbudować żadnej koalicji, która byłaby w stanie przekonać przynajmniej część opozycyjnych senatorów do proponowanej przez siebie kandydatury, więc jakiś wytrych będzie się tutaj musiał pojawić i z pewnością wzbudzi wielkie oburzenie przynajmniej tej najbardziej aktywnej kasty komentatorskiej. No i oczywiście siódmy temat, od którego niestety nie uciekniemy, to dyskusja na temat tego, jak radziliśmy sobie i jak dalej będziemy sobie radzić z pandemią. Z jednej strony są nad nami te znaki zapytania, o których mówił Andrzej Kochut, związane ze skutecznością szczepionki, tego ile osób w Polsce będzie chciało się zaszczepić, jak będzie przebiegał ten proces, czy sobie z nim poradzimy, czy uda się odpowiednio szybko budować tą zbiorową odporność. Z drugiej strony z pewnością zaczną się wielkie dyskusje dotyczące tego, czy podejmowane w czasie drugiej fali decyzje, na przykład dotyczące budowy szpitali tymczasowych, były uzasadnione, skoro nie wykorzystaliśmy ich na czas, skoro nie były gotowe w czasie tego listopadowego szczytu zachorowań, czy tutaj nie doszło znowu do jakichś nieprawidłowości finansowych. Tak jak po wygaśnięciu pierwszej fali dyskutowaliśmy na temat respiratorów, tak sądzę, będziemy dyskutować na temat szpitali tymczasowych. Wydaje mi się, że nie będziemy dyskutowali o tym, co najważniejsze, czyli o tym, dlaczego tak naprawdę druga fala pandemii w Polsce była tak dotkliwa, dlaczego nie przygotowaliśmy się na nią. Te 70 tysięcy nadmiarowych zgonów, które zgodnie z analizami naszych kolegów z Klubu Jagiellońskiego sytuują Polskę wśród tych niechlubnych rekordzistów europejskich, jeśli chodzi o liczbę zgonów faktycznie spowodowanych przez pandemię, to nie jest temat, który specjalnie przebił się do debaty publicznej, a z pewnością nie przebiła się próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało, co powinniśmy naprawić, co musielibyśmy zrobić i co udało się zrobić, bo takie rzeczy też przecież są, żeby być bardziej gotowym na przyszłość. No i niestety kluczowe jest pytanie o to, czy przyjdzie do Polski trzecia fala pandemii, jak jesteśmy na nią przygotowani, czy poradzimy sobie z nią lepiej niż z drugą i czy jesteśmy w stanie przetrwać gospodarcze i społeczne ograniczenia potencjalnie z nią związane. Mam nadzieję, że ta trzecia fala nas minie, ale chyba nie możemy być tego pewni, a dotychczasowe statystyki wskazują na to, że ta druga fala naprawdę miała w Polsce bardzo ponure żniwo. Oczywiście rządzi w Polsce prawica, więc mówiłem przede wszystkim o takich tematach, które będą problemem właśnie dla rządzącej prawicy. Jestem przekonany, że to będzie dla niej trudny rok, bo składa się wiele czynników, które każą uznać, że dla Jarosława Kaczyńskiego mottem politycznego 2021 roku będzie tęsknota za pierwszą kadencją rządów Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście wiele się też pewnie będzie działo na opozycji, ale sądzę, że głównie będzie to dyskusja na temat potencjalnego jej jednoczenia się. Ciekaw jestem waszych propozycji, sugestii tego, czego nie uwzględniłem w tych prognozach, czego waszym zdaniem zabrakło, co z tego, o czym mówiłem, wydarzy się waszym zdaniem z pewnością i naprawdę będzie doniosłe, a co może się wydarzy, ale nie będzie wcale tak istotne, jak mi się wydaje. Czekamy na wasze komentarze i tutaj pod filmem, i na naszej facebookowej grupie, gdzie jest szansa na to, żeby porozmawiać na te tematy w trochę bardziej pogłębiony sposób. Do zobaczenia.